M4A4. Donate! Oh yeah. Uuu, 5 dyszek. Ja bym chciał podziękować osobie, która mi wysłała AUG Cold Hand po ciężkich walkach za 10 groszy. Słuchawki się rozjebały. Chłop zrobił. Ja pierdolę. Słyszałeś, jak go skina dostałem? Cicho teraz. Słuchawki się zjebały, człowieku. No i dobrze. Widziałeś, co się stało? Masterydy wydał cały hajs i jest. Co masz? Na rękach, na głowie. Ty kurwa. Co mam zrobić? Witam pana. Tak, proszę. Chciałem zapisać dziadka do sanatorium na wizytę. Jaki termin? Jak najszybciej. Jedynka? To znaczy? Będzie sam czy z kimś przyjedzie? No będzie sam, ale można mu kogoś dobrać do pokoju. My nie dobieramy do pokoi. Aha. Więc najbliższy termin to jest 30 kwiecień. Dopiero? Tak. Bo mu zostały 2 tygodnie życia, nie da rady nic wcześniej załatwić? Nie, mamy pełne obłożenie teraz do 30 Aha. kwietnia. A byłaby możliwość, żeby on w tym sanatorium zmarł, żeby w domu nie umierał? No nie. Aha. Czyli nie da rady. Nie ma takiej opieki. Nie, to nie jest takie coś, nie. Aha. No tak, ale jakby się stało, żeby tam umarł, to co wtedy? No to przyjeżdża pewnie pogotowie, wszystko zabiera. A to nie zakład pogrzebowy i trumnę? Ja nie wiem, nie, no tutaj nie. Aha. Najpierw pewnie musieli go zabrać na... pogotowie go zabierze. No ale jak nie będzie żył, to po co pogotowie go będzie zabierać? Bo i muszą, to taka jest procedura, i muszą. Ale to na miejscu wypiszą akt zgonu, zbadają go i zostaną. Nie, na miejscu nie, zabiorą go. Aha. Od nas. Aha. No dobra, na 30 kwietnia jak dożyję, to zadzwonię jeszcze do pana. A jaka to cena by była? Doba wtedy kosztuje w najtańszym pokoju 395 zł. No dobra, to je pasowało. A można stopy panu wylizać? Słucham? Czy można stopy panu wylizać? Nie, nie można. Dlaczego nie? Proszę pana, możemy rozmawiać tylko o rezerwacji. Aha. No dobra, bo to było moje marzenie. Dzisiaj, a moje niestety nie. Dzisiaj mi się pan śnił. Miałem o panu sen. Czy coś jeszcze? No pomóc w sprawie rezerwacji, czy... Miałem o panu sen, chciałem powiedzieć. Pan mnie nawet nie zna, to jak pan mógł mieć sen? No ale pana po głosie kojarzę. Że to był pan, bo w tym śnie pan gadał. I pan właśnie w tym śnie chciał, żebym ja panu stopy lizał. No to już pana, jeszcze jakieś pytania w sprawie rezerwacji? No tylko mówię, jaki sen miałem, tak? Dobrze, już pan powiedział. Czy coś jeszcze? No i za tydzień to ile by wyszło? W tym sanatorium? 2800. O kurde, to z emerytury mu braknie. To na 5 dni go będzie trzeba dać. No to wtedy nie będzie pełnego wyżywienia, ani Aha. zabiegów w cenie żadnych. A pan by mu dołożył trochę pieniędzy, jakby mu brakło? Nie. Dlaczego? Nie. Ale pan Bóg kazał się... Bo mi się... też nikt nie dokłada. Ale pan Bóg kazał się dzielić, tak? Jakby pan dołożył z 1000 zł do interesu, to by nic się panu nie stało, tak? Pan ma na pewno proszę jakieś pana... oszczędności na koncie i tak dalej. Pan by dziadkowi mógł dołożyć, tak? No pan też może dołożyć dziadkowi. No panie, gdzie ja będę staremu dziadu dokładał jeszcze pieniądze? No co ja mam dokładać? Dobrze, proszę pana, czy coś jeszcze jakaś w sprawie rezerwacji? No to wszystko, chciałem się dowiedzieć. Dobrze. Dobra, dzięki, na razie. Proszę. Słyszałeś ten telefon, chłopie? Dzień dobry, witamy w sanatorium Chemik. Proszę wybrać stanowo numer zewnętrzny lub poczekać na zgłoszenie się recepcji. O!
Źle cię nie słychać. Cicho teraz. O, jest. Teraz Ruchemik, słucham. Halo, wita. Dzień dobry. Są jakieś wolne terminy na rehabilitację dla dziadka? To znaczy konkretnie jaki pokój miał być i od kiedy? No, on sam jest. No ja rozumiem, że jest sam, ale od kiedy? No, od kiedy by pani polecała, ja to bym wolał jak najszybciej. Ale jednoosobowy, czy jest mu bez różnicy, czy w dwójce? No i na jak długo? On mówi, że jak będzie z jakąś, nie wiem, babcią, to może być dwuosobowy. A tak to jedno. Lepiej, żeby było. No, tylko babcia musi się zgodzić, żeby... Że, albo musi ją sobie znaleźć i wtedy nie ma problemu, może być dwójka. Znaczy nie, on właśnie nie ma, bo już mu zmarła. Najwcześniej mam na przykład od 26 do 5 kwietnia na 10 dni. Jak jeszcze raz? Jeszcze raz? Od 26, czyli od jutra. A od kwietnia czy do od marca? Do 5 kwietnia. Aha, dobra, no to by pasowało od jutra. No nie ma problemu. Pani mi powie, bo tutaj dziadek dostał od lekarza zalecenie, żeby tam jakieś diety spożywać i tak dalej, to by było? Jest cukrzycowa i jest lekkostrawna, tak. Aha, to jakaś lekkostrawna. No, nie ma problemu. Jeszcze dziadek ma zalecenie od lekarza, żeby marihuanę palić medyczną. No to też, jak najbardziej. Niech sobie załatwi, w tej chwili jest dostęp, także musi tam... pan mu kupić przez internet. I... Aha, a tam się dostaje? Ale to nie jest ta do palenia, tylko to jest ta lecznicza, także tak, no, załatwi tak. Pan. A to tam się dostaje w tym? Nie, nie, to już musi pan w ramach swoich mu załatwić. A baseny są? Nie, basenu nie. Wodne zabiegi są w wannach. Aha, i jakie to są zabiegi? Wszystkie oprócz... No wszystkie, może pan wejść na stronę, zobaczy pan. A jakieś tam przyczepianie pijawek do nóg, żeby krew wysysały są? Są tu takie podologiczne gabinety, także jeżeli będzie chciał, to sobie aha, podejdzie i nie ma problemu. A kurzajki są usuwane? Tak, mają ciekły azot, oczywiście, że tak. No dobra, i jaka to jest cena od jutra do 5 kwietnia? Proszę pana, jedynka za dobę to jest 190 zł, więc 1900 zł. O, no to tanio. To taki 10-dniowy turnus. Tak tanio? No. A jakieś tam przekąski się dostaje do tego jedzenia w trakcie? Nie. Nie. A taki przykładowy... To nie jest wersja all inclusive. A taki przykładowy obiad to jaki jest? Jaki jest obiad? No, taki przykładowy. No na przykład zupa pomidorowa na pierwsze danie, później na drugie danie są ziemniaki, gołąbki, surówka, kompot, budyń. To dziadek mówi, że on się naje tym. No tak myślę, że się naje. I jeszcze miałem pytanie, kurde, bo tu dziadek ma zalecenie od lekarza, że tak powiem, że jeszcze może jak dobrze pójdzie, to z 2 tygodnie przeżyje. Czy byłaby możliwość, żeby, bo to jest takie jego ostatnie marzenie, właśnie się zapisać na taki tam, jakieś tam leczenia i tak dalej. Kurs tańca? Nie. A co takiego? Jeszcze jakie ma marzenie? No na ten seminarium się zapisać w ostatnich dniach no jego tak, życia. No to tak, jak najbardziej, oczywiście, też. I byłaby wszystko możliwe... Wszystko jest możliwe, nie ma żadnego problemu. Czy byłaby... Tylko zgłasza chęć tu na miejscu, my pomagamy w różnych sytuacjach. Także a byłaby możliwość przedłużyć będzie... pobyt? Przedłużyć, tak, żeby tak, on najlepiej tak. Umarł w tym seminarium, żeby w domu nie umierał? Oczywiście, że tak. No pewnie, że tak. No dobra. To jest ostatnia wola pacjenta, także to nie ma problemu, my to zgłaszamy. I... A była tam już jakaś sytuacja, że ktoś tam umarł w seminarium? Były, proszę pana, mnóstwo jest takich sytuacji. Aha. O, czyli dużo osób ma takie marzenie ostatnie. Dużo osób ma takie marzenie. Różne mają marzenia, wie pan, no różne marzenia mają. Aha. Co do śmierci. Tak ja mam takie marzenie, żeby pani nóżki wylizać, jak jutro dziadka no, przywiozę. Bardzo dobrze. Nie wiem, czy pani świetnie by chciała. No bardzo, pewnie, że tak. No dobra, to do zobaczenia jutro. Na którą godzinę? No to jesteśmy w kontakcie, super. Dobra, do zobaczenia. Na razie. Musimy co nowo wybrać numer lub poczekać na balinie zalny do apteki Gwardzisko-Mazowieckiej i spyta się, czy mają restauracja, zbliżona. I pyta się, czy możesz robić coś takiego. Bara dostajesz? To Lewa Recepcja, dobry wieczór. Halo, witam panią. Witam. My tam ostatnio rezerwowaliśmy nocleg z ojcem Mateuszem w pańskim hotelu. Z kim, kurde? Halo? Tak, słucham pana. I mamy taki problem, że ojciec Mateusz jak się kąpał,
to zostawił po prostu, no, swoje rzeczy niektóre i chcielibyśmy jakoś to odebrać. Nie wiemy, czy jest taka opcja. Ale nie wiem, co zostało zostawione. Już pani mówię. Łańcuszek z krzyżem, złoty. Znaczy z tombaku, ale a na... A który to był pokój, proszę mi powiedzieć, bo tutaj jeśli coś było znalezione, to zostało przekazane na pewno. Aha. Jaki numer pokoju państwo pamiętacie? Kurde, cholerka. No wiem, że tam było coś... 14, coś takiego było. No bo został... Ja sobie zapiszę numer do pana i... Bo jak tam jest takie lustro... porannej zmianie. Tak, bo ja powiem pani jeszcze, gdzie my to zostawiliśmy. Jak jest takie lusterko... Ale kiedy państwo byliście w jak tym jest hotelu? No z tydzień temu, jak jest takie lustro i tam... No, to nie ma co mówić, to było sprzątane od tego czasu. Proszę pana, to tam było mnóstwo gości od tego czasu. Więc mówię, jeśli Jezus coś pani sprzątająca znalazła, no to... Co my teraz zrobimy? To... A może ona to do siebie wzięła? Nie, nikt takich rzeczy do siebie nie bierze. Bo jeśli ojciec coś zostało znalezione, to zostało zrzucone. Ale jaki ojciec Mateusz, o czym pan mówi? No ze serialu, nie zna pani? Nie znam. Nie zna pani ojca Mateusza, co na rowerze jeździ? Nie znam. Nie. Jak to jest możliwe? Pani jest ze Sandomierza, tak? Nie, ja nie jestem z Sandomierza, proszę pana. Aha. Na TVP pani nie ogląda serialu? Nie, nie oglądam. A w jakiej sprawie pan tak konkretnie dzwoni? No właśnie w sprawie zostawionych rzeczy. To proszę wysłać maila tutaj na recepcję. Aha. Przekażę tutaj paniom. No dobra, to by pasowało, bo tam obawiam się, że one to wzięły do siebie, bo została zostawiona... Nie, nikt nie bierze tego do siebie. Jeśli zostało coś znalezione, to zostało przekazane tutaj do rzeczy znalezionych, do specjalnej szafy, więc jeśli cokolwiek zostało pani, znalezione, to jest. Jak ona zobaczyła ten wibrator, co my zostawiliśmy, to ona od razu go wzięła. Wie pani o tym? Coś jeszcze ma pan do powiedzenia? Że to możliwe, że ją pokusiło. Żeby go zabrać. Myślę, że do siebie. Pana pokusiło, żeby gadać głupoty. No dobrej nocy panu życzę, do widzenia. Halo? Halo, witam. Halo? Halo? Słucham pana. Chciałem się doinformować, czy są dostępne jakieś żele zapachowe? Zapachowe? Tak. Nie, proszę pana, nie mamy w aptece żadnych. A jakieś szampony? Szampony? Tak. Tak, szampony są. Bo jest taki, wie pani, wstydliwy problem. Chcielibyśmy pozbyć się zapachu ryby. No to wystarczy szampon po prostu do umycia głowy. Nie wiem, to głowa była w tej rybie, czy o co chodzi? W rybie? Mamy szampony, proszę pana, w aptece. Nie, to chodzi o to, że jak są te części, wie pani, takie intymne, to tam się po prostu utrzymuje zapach takiej ryby. No to prawdopodobnie jakieś jest zakażenie bakteryjne albo grzybicze. Nie, bo tutaj dziadek się nie był z 2 miesiące i takie coś mu się zrobiło. No to ja panu mówię właśnie, jaki może być problem. To jakiś żel do higieny intymnej jest potrzebny, ewentualnie i mu takie coś do posmarowania. I mu takie białe kulki się kulają na skórze. Tak, bo to już jest jakieś zakażenie. On mówi, że to jest ser. No to może pan posłuchać dziadka. Aha, czyli pani posłuchać, tak? No tak bym proponowała. I co to... Potrzebny jest jakiś żel do higieny intymnej, ewentualnie coś do posmarowania. Jeżeli nie przejdzie, no to potrzebny będzie kontakt z lekarzem. A czym to trzeba posmarować? Clotrimazol jest taki krem do posmarowania. A ile to kosztuje? Różnie, proszę pana, około 8-10 zł, tak są różnych producentów. Tak słucham? Tanio? Tak tanio? Czy jeszcze mogę panu pomóc? No nie, a jest dostępny w tej aptece u pani? Tak, jest dostępny, jak najbardziej. No dobra, to ja zaraz dziadka bym czy wysłał. Chcę być aktorką. Dobrze. Na ojca Mateusza. Do widzenia. Dobra. Halo? Halo, witam. Halo? Halo? Słucham pana. Chciałem się doinformować, czy są dostępne jakieś żele zapachowe? Zapachowe? Tak. Nie, proszę pana, nie mamy w aptece żadnych. A jakieś szampony? Szampony? Tak. Tak, szampony są. Bo jest taki, wie pani, wstydliwy problem. Chcielibyśmy pozbyć się zapachu ryby. No to wystarczy szampon po prostu do umycia głowy. Nie wiem, to głowa była w tej rybie, czy o co chodzi? W rybie? Mamy szampony, proszę pana, w aptece. Nie, to chodzi o to, że jak są te części, wie pani, takie intymne,
to tam się po prostu utrzymuje zapach takiej ryby. No to prawdopodobnie jakieś jest zakażenie bakteryjne albo grzybicze. Nie, bo tutaj dziadek się nie był z 2 miesiące i takie coś mu się zrobiło. No to ja panu mówię właśnie, jaki może być problem. To jakiś żel do higieny intymnej jest potrzebny, ewentualnie i mu takie białe, i mu takie białe kulki się kulają na skórze. Tak, bo to już jest jakieś zakażenie. On mówi, że to jest ser. No to może pan posłuchać dziadka. Aha, czyli pani posłuchać, tak? No tak bym proponowała. I co to? Potrzebny jest jakiś żel do higieny intymnej, ewentualnie coś do posmarowania. Jeżeli nie przejdzie, no to potrzebny będzie kontakt z lekarzem. A czym to trzeba posmarować? Clotrimazol jest taki krem do posmarowania. A ile to kosztuje? Różnie, proszę pana, około 8-10 zł, bo tak są tanio. Różnych producentów. Tak. Słucham? Tanio? Tak tanio? Czy jeszcze mogę panu pomóc? No nie, a jest dostępny w tej aptece u pani? Tak, jest dostępny, jak najbardziej. No dobra, to ja zaraz, dziadka bym czy wysłał. Czy chcę być aktorką? Dobrze. No i co Mateusz? Do widzenia. Dobra. O. Halo. Witam, apteka Płock. Siema, wpłacił 2 złote. Tak, słucham. Proszę pani, ja chciałem się dowiedzieć w sprawie jakichś żelów albo jakichś zapachów. Jakich żelów i zapachów? Proszę sprecyzować pytanie. No kurde, taki wstydliwy problem jest, żeby pozbyć się zapachu ryby. Czy tam śluby? No to raczej jest grzybicza sprawa. Więc aha. To jakieś, nie wiem, czy to u kobiety, czy to u mężczyzny, więc coś przeciwgrzybiczego raczej. Ale no to jest, wie pani gdzie, nie na nogach, tylko... No domyśla się, w miejscach intymnych. No na kutasie mał. No czyli to jest sprawa grzybicza, jakiś bez recepty clotrimazol w kremie, a jeżeli chodzi o coś mocniejszego, jak to nie podziała, to trzeba się do lekarza zgłosić. Aha, i co lekarz zrobi? Jeszcze, bo ja mam w tej chwili kolejkę. Będzie ryby wsadzały. Nie, Marek, Loreto, nie wkurwiaj mnie. Halo, witam. Witam. Pan jest mieszkańcem Sandomierza, tak? A co trzeba? O co chodzi? Mam dla pana ofertę zagrania w serialu Ojciec Mateusz. Kojarzy nie, pan nie, na pewno serial? No, dam właściciela jeszcze na to. Dobrze. No niech pan... Halo. Halo, witam pana. Słucham. Kontaktuję się w sprawie, że mam dla pana rolę w serialu Ojciec Mateusz. Pan kojarzy serial, tak? Tak. Poszukujemy takiego statysty po prostu, który grałby w szachy z ojcem Mateuszem i na końcu zastrzelił go na rowerze z pistoletu na kulki gumowe. Czy byłby pan chętny? Nie. Bo to jest bardzo dobrze płatny serial, byłby pan w telewizji, może pan jeszcze wziąć jedną osobę, bo poszukujemy takich statystów właśnie. No i pan się pewnie spyta, skąd mam pana numer. Mam numer z książki telefonicznej Urząd Miasta Sandomierz. No i z taką ofertą do pana dzwonię. Nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany. Bo pan tutaj wygląda trochę tak jak gangster, z tego co widzę po zdjęciach. I właśnie takiej osoby szukamy, takiego z aparycją gangstera. Byłby pan zainteresowany? No nie. Aha, no szkoda. Ma pan kogoś, kto byłby zainteresowany? No. Płacimy 500 zł za 3 godziny kamerowania, tak? Czy ma pan kogoś, kto jest zainteresowany? Będzie pan w telewizji, wszystko normalnie będzie widoczne i tak dalej, tak? Czy jest pan zainteresowany? Nie, nie. Aha, jeszcze mam takie jedno pytanie do pana. Halo? No. Mogę się spuścić na pana stopy? Mogę? No. To pan mi wyśle fotki swoich stóp od tyłu. Dobra. A pan ma żółte pięty, spody, podeszwy? Tak czy nie? Dobra, tyle. Dobra, rozłączyłem się, słabo się nabrał. A jakiego odcinka? Ja pierdolę. Nie, jak jego stara.
Pisz tam do mnie, chłopie, tam gdzie ten ksiądz zasuwa na rowerze. Apteka Bądź Zdrów, proszę. Halo, witam panią. Halo, witam panią. Ja dzwonię tak? z problemem. Chciałem się zapytać, czy są dostępne jakieś żele na pomniejszenie członka? Słucham? Jakieś żele na pomniejszenie członka? Są dostępne? Nie. Bo na Allegro kupiłem taki zastrzyk, wie pani, i to kazali sobie wstrzykiwać i to mi po prostu urosło, spuchło do takich rozmiarów, że ja nie jestem w stanie nic zrobić i to cały czas rośnie i potrzebuję po prostu jakiegoś żelu zakaźnego czy coś takiego, nie wiem, cokolwiek. A to musi pan sobie na sory jechać, bo to ja nic panu na takie coś nie dam. No jak na sory, jak z tym się nie da chodzić? No ale ja nic takiego nie ma. Nie ma jakiegoś... Na sory. Nie ma żelów żadnych? Powiedz, że cena nie gra roli. Ale na pomniejszenie nie ma. Aha, a na powiększenie jak, jest. Jak do buzi nie, sadzi. My nie mamy. Zapytajcie, zajdzie. A ma pani, nie wiem, jakieś porady na to? Nie wie pan co, ja mam kolejkę. Bo na sorze... Do lekarza musi się pan... No ale na sorze, nie wiem, jeszcze zamputują i co wtedy? Ja zrobię. Jak panu mogą zamputować? Wie pan co, ja mam kolejkę, naprawdę. No normalnie członka bardzo... mogą uciąć, tak? Od tego, czy nie? Jak jest za duży. Ale no bez przesady. Aha. No dobra, to będę dzwonił do innej apteki, na razie.